No bez ski, tu chyba znalazłem przypadkiem sposób na farmowanie roślinek. Nie no, pamiętacie koniec poprzedniego odcinka, jak zginęło mi się, uderzając w ziemię z bardzo dużą prędkością? No, okazuje się, że po mojej śmierci od razu są roślinki daje z powrotem. Chyba, że tamte zebrane tuż przed śmiercią nie zostały po prostu zapisane. A tak też może być. Ale nie no, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol, to jest Far Cry 4. Misja fabularna, tylko Yogi, Reggie czy... Amita, narkotykowych... A oni są już tutaj przecież, no to właśnie. To sprawa rozwiązała się sama praktycznie. Bo przecież tutaj już jest ich, kurczę, kwatera główna, skoro ich wyrzuciłem z domu. Ale mieli się już dawno temu wynieść gdzieś dalej. Dobra, mają tę skrzynkę chyba za namiotem. Jeszcze ich okradnę. No bo sorry, jeżeli to jest tuż za ich namiotem, to znaczy, że coś tutaj... chowali przede mną. Duży szmaragd, okej. Okay. Teraz czuję się troszeczkę niefajnie, bo chyba autentycznie ich okradłem. Z najcenniejszej rzeczy, jaką mieli. To mogła być ich karta przetargowa, jeżeli chcieliby stąd uciekać. Na przykład dać na granicy strażnikowi duży szmaragd i może by ich przepuścił, nie zadając pytań. No, teraz będzie sprawa skomplikowana. A zobaczymy, co u nich słychać w ogóle. Odsuń się ode mnie z tym. Serio, Arzej, no przecież za każdym razem to masz taki haj, że nie wiesz, co jest 5, no kurde. Oh, shit! Kurczę, myślałem, że po prostu popiół na jego spadł. Albo że to jest jakiś haj, ale nie. Cholera wie. No nie, no i znowu. Arzej, do jasnej cholery, jak ty dajesz się tak za każdym razem podejść? Okej, osobiście nie mam nic przeciwko... okazyjnym wąsą, czyli tam, no, wiadomo o co chodzi, ale strzykawki, no nie, no nie dajemy po gałęziach, to jest już kategoria no, 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 no. A jednak tutaj widzę, Andrzej chyba jest fanem dawania sobie po gałęziach, bo za każdym razem jak tam wchodzi, to nie jest czujny na tyle, żeby nie brać od tych gości nic i nie dawać w siebie wbijać igieł, po prostu. Znowu gdzieś na... w jakimś totalnym pustkowiu, co jest grane. No dobra, to nie jest na pewno wątek główny. Główny wątek fabularny dotyczy no dosyć poważnych spraw. Na pewno nie obraca się wokół narkotyków tak po prostu. Ale okej, okay, broni oczywiście nie miałem żadnych, więc muszę się posiłkować tym, co jest tutaj. Dobra, AK-47 to nie jest najgorsza broń, z jaką można zacząć. Ale jest tyle zawło wrogo. Dobra, idziemy stąd. Płonący las. No też prawda, Andrzej, też prawda. Chociaż tyle, ale płonący las. Tylko, że płonie za mną, więc co, jak będę wystarczająco szybki, to już ognia nie uświadczę? Dobra, filtr graficzny się zmienił, przeskoczył. Płonąca świnka. Płonąca martwa świnka, oj. Ale chyba jej żywa koleżanka mi tutaj właśnie robi kuku. Flaming... Boars. Nieźle. Dobra, ale mam swoją wiewiórkę? Mam. Ale spadłem na pysk. Ja mam go zabić, czy... Nie, no dobra, nie będę strzelał. Tak od razu. A, no, mogłem się domyślić. No. Pewnie tam miałem strzelać w pierwszej kolejności. Nie, widzę faktycznie jest płonący, bo nawet przeciwnicy mają, kurczę, w większości koktajle. Co to było? Fragment beczki, czy może dzik? Oj. Nie, no ogólnie spoko muzyczka też, taka no w sam raz na taki hipisowski haj. A, tam masz. To oczywiście domyślacie się, co zrobię. Nie? Dobry klimat? Coś jak Imperium Słońca. Nie, no nie będę w trakcie haju brał skrzynę. Bo jeszcze nie wiadomo, co tam znajdę po prostu. Ale to ja podejrzewam, sprzęt będzie za każdym razem coraz to dalej i dalej i dalej. No na pewno nie tutaj. I oni na pewno to nie są oni. Co tym razem? A, oni. Tak po prostu.
Co zginęło, samo się nie znajdzie. Musisz poszukać. Ja myślałem, że ktoś trzyma w domu fragment beczki. Nie, nie, nie. Ale gdzieś to jest skrzynka. Jak wspiąć? A, pewnie ukryta tutaj. Dobra. No to ja podejrzewałem. A nie, ale cholera, mam nadzieję, że w momencie, jak teraz ten odcinek zobaczycie na kanale, to ja już będę dawno zagrywał się w Bloodborne na PlayStation 4. Ej, plan zajęć, drugi trymestr? Nie, 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 to jest ponad mojej siły, idziemy. Skacząc nad ogniem, chyba się od razu spalę? No na szczęście nie. Choć w sumie Adrze jest tutaj spalony, ale dobra, dolecimy lotnią, będzie szybciej. Nie, ale serio, serio, z tym Bloodborne'em, kurde. No muszę w to zagrać. No nie wytrzymałem jej, obczaiłem, jak to wygląda w akcji, no. Kurde, świetnie wygląda. Ale tylko jak wygląda, nie na własnej skórze, nie przetestowałem. No nie mam gdzie przetestować tak właściwie. Dobra, może jednak kombinezon i może już... właśnie, spadochronik. No nie udało się, Adrzej, na dach. A tak miało być. Dobra, wspinaj się, proszę. No, już myślałem, że to może wreszcie wy. Dobra, raz i... no. Dobra, może eliminacją. Nie, fajnie, że to działa. I najlepsze jest to, że wszyscy mają granaty, których można użyć. Boom. O, na szczęście żyje. Nie, moment, tutaj podobno, tak? W płonącym domu. I coś nie chce mi się wierzyć, że cały ten sprzęt, który ma Adrzej, zmieścił się do tej torby. Serio. Aż się wierzyć nie chce. Co tu mamy? Wewnątrz nas, w momencie śmierci, źrenice rozszerzają się tak, aby dusza mogła uciec. Ja zamykam im powieki, aby wysyłać duszę w dół do ciebie, Jalungu. Modlę się, byś uznał je za godne. Kozioł. Czyli tutaj była też pewnie kiedyś maska, którą już podniosłem. Albo zniszczyłem, nie pamiętam. Kurczę, poszczególnych lokalizacji wszystkich masek. No kurde, bez przesady. Mam inne rzeczy do zapamiętywania, na przykład wzory skróconego mnożenia, które tak bardzo się przydają przecież w życiu. No, akurat tutaj może jeszcze tak. Ja trzeba komuś pomóc z matmy, bo aż wstyd nie być w stanie pomóc sześciolatkowi. Cóż, nie, fu, co ja gada. Szóstoklasiście. Bo w której to mieliście teraz? Nie myślę, że w gimbazie dopiero. Nie, dobra, ale co jeszcze? Może Amita? Miałem dosłownie pół godzinki na ten odcinek. A do niej się szybko można dostać z poziomu mapy, na szczęście. Ale właśnie, coś się może odblokowało? Nie. To nie był ani klucz do północy, ani nic z tych rzeczy. No ale tutaj mnie boli to, że wchodząc w pobliże mostu króla, nie mogę dostać się dalej. Czemu? Bo widnieje napis, że teren jest zbyt groźny dla mnie, zbyt niebezpieczny. No to jest mega słabe, bo ja dałbym sobie radę, jestem tego pewien. Ale muszę po prostu misję fabularną skończyć jakąś. Myślicie, że nie próbowałem? Kurczę, próbowałem, tylko że niestety, podchodząc zbyt blisko, wyskakuje 10 sekund i niestety w ciągu tych 10 sekund musimy się oddalić z terenu. Nie, ale dobra, mam wszystko. Mała... o kurde, dużo wystrzelałem. Dobra, sprzedajmy. To się wszystko przyda na moim koncie w formie papierowej. Dobra, bo teraz Amita może mieć naprawdę jakieś bardzo poważne życzenie do mnie. Jak tam wchodziliśmy? Ja, no muszę się tam dochuśtać? Nie, no serio? No, na szczęście nie, są słodki. Dobra, pięknie. Dobra, Amita, jak tam ci idzie? Przewodzenie. Gdzie jest Sabal? On nie uczestniczy w tym w ogóle? To jest klucz do północy, pewnie właśnie, tak? Jest pięknie, dobra, o to chodziło. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. To nie dobrze. Any frontal attack. So what do we do? Atak boczny, skoro frontalny nie działa. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the north. No, koń trojański. One step closer to Yuma. Okej. Dobra, to jest dobry plan. Czy Sabal by na to samo wpadł? Jakby on był teraz na jej miejscu. No jestem ciekaw. Dobra, pogadajmy.
You're getting better and better with every fight. No. Maybe you can teach me some moves, yes? No, pewnie mogę. Strzał w głowę. Nie, niestety nie mogę tutaj. Udaję się do punktu zasadzki. A, mogę się przenieść? Jest to jedna z opcji, czy nie? No bo stąd będzie chyba lepiej, prawda? Niż tam zasuwać. Choć w sumie ja byłem w dosyć wysoko położonym miejscu. Mogłem próbować. No dobra, punkt zasadzki jest tam. Nie, wiecie co mnie zaczęło denerwować Far Cry 4, że nie wszystkimi drzwiami można wyjść z domku. Że to muszą być te konkretne drzwi akurat. No czasami jest ich więcej niż jedna sztuka, okej, okay, to prawda, ale no jednak bez przesady. Jak już umieszczacie drzwi, które równie dobrze mogą prowadzić na zewnątrz, to czemu, kurczę, mają być zamknięte? Dobra. Oj, kurde, sorry, nie chciałem cię pominąć w taki głupi sposób. A i tym bardziej podjudzić, ale... O, shit! A nie, to jak tylko? Myślałem, że nosorożec. Nie, ale dobra, uciekamy stąd. Nie mam czasu się z nimi bawić, serio. Tutaj slalom między drzewami mnie czeka. Dosyć poważny. Dobra, miejsce zasadzki jest w pobliżu. Dobra, może już tutaj wylądujmy. Okej. Okay. Mogę powrócić do kombinezonu, do latania jakby co. Czyli tej opcji jednak mnie nie zabrali. A co, nikt tego nie pilnuje? Amira, I reached the spot. Coś, no niezbyt gotowy. Tak serio, AJ. Z południowego wschodu, tak? Tam, no, czyli z tamtej strony. Dobra. Przechwyć cysternę, no. Co, strzał w głowę kierowcy wystarczy? Czy może tu się tak zaczaje? Po prostu i ten. I wyskoczę na nich, ale choć nie. To jest kiepski pomysł, ale ja mam specjalną umiejętność do przechwytywania pojazdów. Mam pytanie, czy tu mnie wypatrzy od razu? No bo przechwyć, a zniszcz to są niestety dwie różne rzeczy. Dwie kompletnie różne rzeczy. Więc teraz, no a z racji jeszcze, że to jest cysterna, to pewnie wypucha dosyć łatwo. No, trzeba ją przechwycić. Więc liczę na to, że takie przechwycenie się uda, że mnie nie zauważy. Już się zbliża. Ona ma swój własny pasek zdrowia. Łe, kurde, czyli pewnie trzeba postrzelać sobie trochę do niej. Ej, to jest cały konwój! Oh shit! Ej, czemu to nie trafiło? A czemu to nie eksplodowało? Dobra, nie, ale ja chcę go przechwycić. W sumie straż przyboczną też by można było zniszczyć. Dobra, najpierw się ulecz. A może teraz, no? No przechwyć go! A, w ten sposób to nie działa, tak? Mhm. Super. Słabo. No nie, a i była eliminacja. Aha, ale tego z tyłu. Ale podwójna, to się liczy. Oj. Nie ma takiej opcji, Amita. Teraz? Teraz ja tylko muszę tam wjechać po prostu, ale... Przecież oni na pewno mają jakiś ten CB radio czy coś. Aaa, my tu z partyzanta wjeżdżamy po prostu. Okej, okay, wszystko jasne. Wszystko jasne. Myślałem, że te ciche podejście, ale nie, my tam po prostu wjeżdżamy bombą, tylko jak mam wjechać do środka? Skoro brama będzie zamknięta, jest odporna na eksplozję. To co tutaj są za chemikalia? Jakiś żrący beton kwas? Kurde? Nie wiem. Ale dobra, połowa zdrowia tylko mojej ciężaróweczki. Ale ta muzyka działa mi na nerwy trochę. Może i klimatyczna, ale bez przesady. Dobra, nie mogę pozwolić, żeby oni mnie zniszczyli. A teraz ich będzie jeszcze więcej. Dobra, wejdźmy do mapy. No piechol, prosta droga, nie? Prosta droga, a ty włączasz sobie waypoint. Zresztą widać, gdzie kurde będą. Ej, no bez przesady. Chwilę temu tutaj była ciężaróweczka, tu był samochód. Nie, nie, oj. Ale przejadę, prawda? Ło, nic nie widziałem. Przez dłuższą chwilę się przestraszyłem, serio. Czy to się nie uda? Dobra, no i właśnie, już jesteśmy tak blisko, że nie. Nie, moment, moment, moment. Jeszcze nie, jeszcze nie. Pokażę wam dokładny moment, dokładne miejsce, gdzie
włączał się napis, że muszę zawrócić w ciągu 10 sekund. Jeszcze tutaj w prawo trzeba będzie skręcić teraz. O nie, 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 nie! Andrzej. Nie tak. No proszę cię. No nie mów, że zaklinowałeś ciężarówkę na samym końcu. Jasny gwin, Andrzej. Dobra, pozwól, że... Ej, co jest? No dobra, to było za blisko, okej, ale czemu wtedy nie zginął? Czy to był ładnie wymierzony strzał? Oj, tu za daleko. Ale coś tam na pewno wysadziłem. Dobra, czy ja mam jakąś możliwość się ściągnąć z tych kamieni? A mogę naprawić? Łe, to ale pięknie, dobra. Aj, też taka ciekawostka, wiecie, że tym można dokonywać podpaleń, ale może trochę dalej, jednak gdzieś tutaj trawkę. Ej, no co jest? O, proszę bardzo. Głównie podpalań samego siebie, ale trawa i drzewa też działają. Haha, tak jakby ktoś nie miał koktajli, a chciał koniecznie coś podpalić, nie? Ej, wow. Mieliśmy wyciek ze zbiornika. No kurde, serio, próbuję. Z całych sił próbuję. Dobra, liczę teraz na dobry checkpoint, bo naprawdę to się nie uda inaczej. Sorry. Ej, jeszcze zipie. Niestety już niedługo. Boom, mission failed. Tak jest, dobra, ale checkpoint. Jeżeli tutaj było trofeum za wykonanie tej misji za pierwszym razem bez rozwalania ciężarówki, to niestety to już przepadło bezpowrotnie. Bo raczej nie podejrzewam, żebym miał tyle wolnego czasu, żeby drugi raz przechodzić Far Cry 4 po nagraniu serii, ale... No, mam nadzieję, że nie będziemy jakieś 10 km od miejsca docelowego, od mostu. O, na szczęście tutaj. Dobra, spoko. To nie jest, no nie tak znowu daleko. Ale też nie blisko. Ale raz, dwa tam będziemy, jeżeli będę tak ładnie, celnie strzelał. Dobra, to trochę uszkodziło pewnie mnie. Choć nie, patrząc na paski... No właściwie na jeden pasek na górze, to nie. Faktycznie to żadnych uszkodzeń dla mnie. Ale dla zwierzątek już trochę więcej. Czemu mi granatnik podpala? Biedne jaki. Ta muzyka, no nie no. Jeżdżę przez nim jak ostatnia baba. Bez obrazy dla wszystkich kobiet. Po prostu tak głoszą badania. No żartuję, żartuję. Chyba, że moje własne, empiryczne badania. Moje doświadczenia z kobietami kierowcami były zazwyczaj pozytywne, ale jeżeli już trafiało się jakieś negatywne doświadczenie, to zazwyczaj była to kobieta za kierownicą, sorry. No nie mówcie, że znowu. No, uff. Ale oczywiście mężczyźni też się zdarzali, ale byli w mniejszości. Po prostu. No kurde. Aha, sorry, ty to przeżyłeś. Uła. Ten strzał indywidualny naprawdę nie wyszedł mu na dobre. Widzieliście, jak się rozbryzgnął? Niezbyt dobrze dla niego, niezbyt dobrze. Ale dobra, to już jest tutaj, rozumiem, tak? Tutaj zaraz się będę miał wysadzić, tylko skręcę w prawo. Pamiętam o tym dokładnym miejscu, spokojnie. Zaraz wam je pokażę, bo jesteśmy blisko. Oj, trzy. Nie spodziewałem. Uła, ci też centralkę dostali. Już wam mówię. Tu już było. Że mam 10 sekund na opuszczenie tego terenu. W sumie to tym też można rozjeżdżać, czemu nie? Ale celne strzały w ten sposób chyba są lepsze. A, i teraz ją wystarczy zniszczyć, tak? Okej, ale ja to chcę zrobić w dosyć widowiskowy sposób. Czyli tak, najpierw oczyszczę sobie drogę i teraz może... O, hop! I odsuńmy się może na bezpieczną odległość. Tutaj za betonowy mureczek, za osłonkę. Nie, piechoto, nie to! Tym się wysadzam. I co, poskutkowało czy nie? A, jeszcze zabezpieczyć ten teren. No dobra, no to bushman wybitnie, bo tam snajperzy na pewno się czają, albo nie? Ej, o dziwo nie. Dobra, no to granatnik, dobra. W takim wypadku... To jest najlepsza broń. Alarmy rozwalić. No jest ich wielu. Ale mój granatnik jest głodny, tak się składa. Więc nawet dobrze, że jest ich tutaj wielu. W moim pobliżu. Oj, choć kurde, w sumie.
Uwaga, uwaga, bo no robi się nieciekawie. Trzeba zażyć jednej z apteczek. Dobra, Bushmana, sprawdźmy w boju. Ej, cholera, alarmu się nie spodziewałem. Dobra, ten też zniszczony. No kurde, Ajay! No taka ładna eliminacja by była, no. Troszeczkę się wbiłem teraz. Oj, bardzo niefortunnie. Sam wir wydarzeń. A inaczej, i tak chyba pewnie alarm by się włączył, przecież wjechałem ciężarówką w ich główną bramę, a później ją wysadziłem, no to bez przesady. Ale czemu on się dopiero teraz włączył? Ej, tak idę jak ostatni debil przed ciebie po prostu, wybaczcie, no ale ej. Oni na to zasłużyli. Ale mogę wyciągnąć klameczkę? Mogę. No bo już z woździerza strzelają, no właśnie to mi też troszeczkę napsuło krwi. Oj, ale nie mów, że tu. Nie mów, że tu. Oj, kurde, tuż koło mnie, no. O, beton, beton, betonik. No dobra, to było teraz głupie z mojej strony, ale... zrekompensowane headshotem. Mira, I captured the bridge. I'll patch you through. That's fantastic news, Ajay. No i pięknie. I to jest klucz do północy właśnie pewnie, tak? Ajay, enemies are inbound from the north. It's the Royal Guard, Pikmin's elite. O kurde. They're tough, but you can't let them retake the bridge. Dobra, moździesz, gdzie jest moździesz? Okay, good luck. Dobra. No nie! Nie tak. Ajay, no kurde! Nie mogę? No teraz nie mogę, akurat jakby mi się przydał, no naprawdę. A, najpierw wyemituj wiadomość, tak? Ale oni już jadą. To ładny beton. A, i na górę, tak? Przy okazji znajdę ten plakat, którego szukałem. Mam nadzieję. Ale dobra, w pierwszej kolejności powiedzieć, że go odbili, a później dopiero go bronić. Dobra. Ajay Galay, hero of the Golden Path, has captured the bridge separating us from our lost... Gdzie jest ten plakat? Cholera. Dobra, ale mogę już moździerzem? Nie? Z której strony oni napieprzają? Aha, zewsząd po prostu. Dobra, to będąc na wieży... O cholera! Oj nie, to chyba nie był dobry pomysł. To zaiste nie był dobry pomysł. Oj nie. Bo oni tu wjeżdżają na bogato i ja się w sumie im nie dziwię. Dobra, lepiej być na ziemi, serio? Wow. Przynajmniej jest jakaś ściana, która mnie osłoni. O kurde! Masakrycznie mocno do mnie prują. Czuję się autentycznie rozpruty. No już nawet apteczki mi się kończą. A o, wiesz, czy naprawdę miałem ich dużo. Dobra, ale zmiana broni, Ajay. O, ja myślałem, że ty już zginąłeś dawno. Dawno temu. O, tak jest! To mi się tak podoba, nie? Dobra, macie granat, jakbyście się zbliżyli. No kurde, no ładnie prują, naprawdę. Całkiem spoko. Aj, to był jeden z elitarnych żołnierzy, tak? Bo 60 punktów masz. O kurde, nie, faktycznie elita, Pagana. Mogłem jednak to z ukrycia zrobić. Przynajmniej postarać się. Nie, serio, bardzo im zależy, nie? Naprawdę widać to, widać to. Oni są wysoce zmotywowani. Jeżeli oni sobie nie dadzą rady, to już, kurczę, naprawdę nie ma co uciekać, bo Pagan ich zabije po prostu. Jeżeli im się to nie uda, więc lepiej zginąć tutaj w walce. Nie, ale kurde, sporo ich. Tak czy tak. Ta, oczywiście największą eksplozję musiałem pominąć. Apteczki się skończyły. Trzeba sobie jedną zmajstrować. Dobra, ale to już z grubsza wszystko, bo dwa strzały z granatnika tylko. Aha, jeszcze tutaj. A nie, to już nasi. Są mi posiłki. Ale dobra, ten ostatni zostawmy sobie na jakiś pojazd, jakby miał się pojawić. O, a tymczasem w ten sposób. Dobra. O kurde, dobra, tutaj już może faktycznie granatnik. Co prawda nie, ten koleś nie jest pojazdem, ale... może tak lepiej. Jeszcze zipie. No to z dwa takie, albo i trzy. Chyba, że eliminacja z wysoku działa, ale nie, już po nim, dobra, nie spróbuję nawet.
No. Freedom fighters are almost at the bridge. They'll secure it. Rendezvous with them. You've struck a resounding blow for freedom. Okej, dobra. Możemy dokonać delikatnego rendezvous na moście, ale ja bym uzupełnił sobie amunicję. Jest tu gdzieś szafa. Bo ci strzelają już, kurczę, przed końcem walki, tak mi się wydaje. Chyba, że tempruje z góry? Nie, tempruje w powietrze, krety. Nie, dobra, gdzie jest ten plakat? Bo już mi działa na nerwy. Autentycznie działa mi na nerwy, czemu go jeszcze nie zerwałem? No... Może wewnątrz, to by było głupie. Ej, dziennika Jaya? Znaczy Mohana Gale'a? A Jaya ojca? Nie, serio, gdzie jest ten to nie był plakat, to była książka właśnie, to był ten dziennik, dobra. Pięknie, wszystko jasne. No. Aha, teraz Amita jest nazwana prawą przywódczynią, tak? No się właśnie martwiłem, że ten sukces zostanie przypisany Amicie, a nie Sabalowi, i że już może być po ptokach w kwestii, kto ma przewodzić. No dobra, ale okej. Ta misja blokowała nam parę rzeczy. O, jeszcze odpłata. A, podejrzewałem, że ulepszenia zdrowia, czyli podstawowej wartości dla Ajaya, podstawowego atrybutu. No, że to będzie daleko, gdzieś w polu. Nie, ale okej, jeszcze tutaj dwie, czyli ulepszona mikstura skupienia. Okej, znacznie trudniej mnie trafić, kiedy się poruszam, no to nieźle. A, i tutaj kolejne 10 mogę władować. I wiecie co? Ja to zrobię. Znaczy, że mam 4 póki co, ale nie będę oszczędzał. Bo to wpadnie, prędzej czy później po prostu. Aż mam praktycznie wszystko, czego mi do szczęścia potrzeba. No tylko tutaj jeszcze mikstura łowiecka, ale to po prawdzie i sprawiedliwości. A tymczasem tutaj jeszcze 6 sobie wrzucę później. No dobra, rzućmy jeszcze okiem, jakie teraz... A, dalej Amita. Chciałbym już teraz, żebym mógł wybrać między Amitą a Sabalem, bo kurczę, chcę wrócić do Sabala. No i coś dominujące wytrzymało i została odblokowana w menu umiejętności. No już pewnie była o tym mowa, prawda? No właśnie. Dobra, kochani. To co? Most odbity, północ odkryta. Ej, właśnie, czy teraz mogę się udać faktycznie na północ już? Tam gdzieś przejść na drugą stronę gór? Kurde, tu? Faktycznie misja Mity jest już tu. O, super. Patrzcie, jaki teren do odkrycia przede mną. Ej, to jest więzienie, gdzie był Darpan, jeżeli dobrze pamiętam. Okej, ej, no możemy... przypuścić w następnym odcinku szturm na obóz pracy Raigat, czyli fortece Pagana Mina. Serio? Ale by było świetnie, jakbym mógł... Nie no, pewnie będę mógł, bo to są pewnie dwa regiony, tylko południe, czyli to właśnie, i północ. Więc już będę miał dostęp chyba do wszystkiego, zresztą tutaj wszędzie są jakieś strażnice, dzwonnice. Kurde, dobra. Czyli teraz można powiedzieć, że oficjalnie połowa gry za nami chyba. Jeżeli patrzeć na mapę, topograficznie. Topograficznie połowa za nami, patrząc na umiejętności, większość jakieś 90%. Patrząc na specjalne przedmioty, tak 70%. Ej, właśnie, też Hiracki Tydzień Mody znowu do zrobienia będzie teraz. Te lepsze rzeczy, te lepsze, czyli portfel, plecak, materiały wybuchowe, amunicja. Nieźle. Dobra. Wielkie dzięki kochani za oglądanie. To wszystko, o czym teraz mówiłem i czym się podniecałem w następnych odcinkach. A tymczasem ten kończę. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.